ale z cywilizacyjnego punktu widzenia, który ja tu usiłuję reprezentować, była skonsolidowana wokół, czy też na obronie właśnie tego porządku społecznego. Nie tyle chodziło przecież o zachowanie feudalnego układu społecznego, ile oczywiście o zachowanie wartości, na których ów układ feudalny mógł się czy rozwijać, czy mógł jakoś funkcjonować. Później się jednak okazało, że to już jest sprawa przegrana, że ten układ społeczny niestety, ale odchodzi już do przeszłości i dlatego otwiera się jeszcze XIX-wieczna prawica, otwiera się na kapitalizm. Tutaj mamy przed oczyma tę Belle Époque, mamy przed oczyma ten już po wojnach, które się toczyły między innymi między Francją a Niemcami, Prusami, mamy właśnie taki stan uspokojenia, mamy rozwój mieszczaństwa, specjalnie to podkreślam, i kultury mieszczańskiej, kabarety, operetki, opery, etc. Jest stan spokoju, oczekiwania, który później oczywiście zakłóci oczekiwanie na koniec wieku i dekadentyzm. Ale żebyśmy kojarzyli sobie to otwarcie prawicy XIX-wiecznej na wartości kapitalizmu, w tym na bardzo popularny w kręgach rozwijającego się, zwłaszcza mieszczaństwa, trend liberalizmu, który był także pewną konsekwencją rewolucji francuskiej, ponieważ liberalizm XIX-wieczny, bliski, stosunkowo bliski był konserwatywnym nurtom, ugrupowaniom, ponieważ stanowił takie zdecydowane weto wobec tych idei lewicowych, które rozwijają się w duchu czy z ducha rewolucji francuskiej. Socjalizm XIX-wieczny, Fourier, KB, nie będę już innych wymieniać, ale także XIX-wieczny komunizm, bo był także taki przede wszystkim na gruncie francuskim. I ponieważ tam się głosiło tę utopię społeczną, wspólna własność, etc., zwłaszcza Fourier, to liberalizm oczywiście głosił zupełnie co innego. Bogaćmy się i pozwólmy właśnie w tej Belle Époque, tej pięknej epoce po wojnach w Europie Zachodniej, pozwólmy bogacić się, zwłaszcza mieszczanom, ale także tym rosnącym w siłę kapitalistom. Pozwólmy się im bogacić. Laissez-faire, słynne francuskie laissez-faire. Teraz laissez-faireism oznacza nieco więcej, czy nawet wręcz co innego. I otworzy się na taki kapitalizm, otworzyła się prawica, XIX-wieczna prawica. To później ulega pewnym zmianom i my mamy właśnie z konsekwencjami tych zmian do czynienia do chwili obecnej. Otóż w pierwszej połowie XX wieku pod wpływem, ja myślę, że znakomitej encykliki Rerum Novarum Leona XIII, ale również chyba pod wpływem nieoczekiwanego pod koniec XIX wieku odrodzenia we Francji, która była zdominowana myślą darwinowską i darwinizmem, tomizmu. We Francji zakładane są pod koniec XIX wieku różne instytuty i instytucje, które rozwijają myśl tomistyczną i w pierwszej połowie, czy nawet tuż po pierwszej wojnie światowej widać to zainteresowanie ciągle niesłabnące tomizmem i jednocześnie poruszenie, powiedziałabym, intelektualne tą encykliką Rerum Novarum. I efekty tego mamy takie, że niektórzy przedstawiciele tak zwanej prawicy odchodzą od idei kapitalizmu i otwierają się na tomizm, czy też wprost pod wpływem encykliki wspomnianej mówią raczej o korporacjonizmie. I tutaj przykładem tego będzie nasz znakomity endek Adam Doboszyński, który w tym duchu pisze właśnie Ekonomię Miłosierdzia, czy też wcześniej nieco Gospodarkę Narodową. Ale właśnie wpływ
wpływ tych właśnie dwóch tendencji, a więc encyklika i tomizm, sprawił, że Doboszyński zaczął krytykować kapitalizm. Mamy sporą krytykę, myślę, że do dziś aktualną, u Doboszyńskiego. I to w naszej pamięci powinno pozostawać, bo Doboszyński mówił o czymś, co w sposób nieudany, a może po prostu zbyt słaby, zaprezentowała pewna część Solidarności, gdy mówiła o korporacjonizmie. Był swego czasu, były takie projekty, żeby nie prywatyzować wszystkiego, czy reprywatyzować, ale właśnie te idee korporacjonizmu w pewnym sensie ożyły na krótko i niestety zakończyły się bardzo szybko, bo nie było szans, nie było otwarcia na tego typu tradycję. A więc prawica i ta prawica dwudziestowieczna, jak widzimy, na tym tle się różnicuje. Na tym tle się różnicuje. I nie tylko z tego powodu, w ujęciu ekonomii i gospodarki widzimy tu spore zróżnicowanie trwające do dziś dzień. Tutaj niejasności, gdy idzie o to określenie, prawica na tle gospodarczym pogłębia fakt, iż różne nurty określane mianem nurtów prawicowych zaczęły być zaliczane przez publicystów, a później się okazało, że również w opracowaniach naukowych do prawicy. A więc nie tylko taki tradycyjny prawicowy konserwatyzm XIX-wieczny, o nim trochę jeszcze będziemy chwilę mówić, czy ruchy monarchistyczne, czy jacyś tradycjonaliści określani mianem reakcjonistów, ale się okazało, że również klasycznych liberałów, a więc z tego okresu, gdy konserwatyzm XIX-wieczny otworzył się na kapitalizm, zalicza się również po dziś dzień do ugrupowań prawicowych. Jak Państwo otworzycie pierwszą, lepszą encyklopedię, już nie mówię o Wikipedii, ale również jakieś opracowania naukowe, są wątpliwości, ponieważ jest to pojęcie zbyt szerokie, bo do prawicowych zalicza się także nurty fundamentalistyczne, religijne. Do prawicowych zalicza się neokonserwatyzm amerykański, prawda, i tutaj się burzymy trochę i nie tylko trochę. Do neokonserwatywnych zalicza się również jakieś takie bardzo, nazywa się je pojęciem, czy określa mianem skrajne, prawicowe, o charakterze nacjonalistyczno, wręcz nazistowskim. Ja bym tu wymieniła zza naszej wschodniej granicy prawy sektor, czy tego typu właśnie jakieś skrajne tak zwane, mówię tak zwane, bo sama mam problem. W porządku cywilizacyjnym nie będziemy używać właśnie tak zwane skrajne. Nie będziemy tego używać, tylko mówimy raczej nurtem określamy, nurt konserwatywny, nurt liberalny, tradycyjny, klasyczny, liberalny, czy chadecki, bo chadecki łączy się tutaj, chadecja zwłaszcza europejska, ją mamy na myśli, także jest zaliczana do tych nurtów prawicowych, do idei, ideologii i programów politycznych prawicowych. Zauważmy, jest duża pojemność tego pojęcia prawica i ona często utrudnia nam właśnie to pojęcie, utrudnia nam właściwą diagnozę i właściwe rozeznanie danego zjawiska. I tu mamy przykład, gdy idzie o te prawicowe, libertariańskie na przykład partie, które tworzy Janusz Korwin-Mikke. I on zawsze zaznacza, że w sferze aksjologii, no ale jakiej aksjologii? Aksjologia obejmuje różne rzędy wartości, prawda? Więc mam, jemu chyba chodzi o aksjologię, którą nazwiemy językiem księdza profesora Ślipki, po prostu wartości moralne. W sferze aksjologii, a więc
podpowiedzmy Januszowi Korwinowi Mikke, że chodzi tutaj o wartości moralne, tak? Jesteśmy konserwatywni, jesteśmy prawicą i jesteśmy też prawicą ze względu na to, że chcemy się tak określać, że głosimy, prawda, gospodarkę wolnorynkową i co tam tylko państwo wpiszecie w program tego typu nurtów. Mamy ogromny problem. Ogromny problem, dlatego że się okazuje, że nie ma stałych danych tak wiele, czy wystarczająco dużo, aby określić tożsamość ideową danego nurtu i aby określić tożsamość ideową danego programu politycznego. I zamieszanie nieustannie się pojawia, dlatego lepiej używać tych cząstkowych określeń, konserwatyści. Bo te, o których tu wyżej mówiliśmy, powiedzieliśmy, one utrudniają rozeznanie, analizę i utrudniają czasem wyjście z sytuacji politycznej, skomplikowanej, cywilizacyjnej, a zwłaszcza aksjologicznej. Przykładem tego niech będzie ostatnie głosowanie w Sejmie w sprawie in vitro. Ci, którzy występują w Sejmie Polskim, już nawet nie nazywajmy partii, ale występują pod szyldem prawicy, czy to jest tak zwana centroprawica, czy polska chadecja, tak się też niektórzy chcą określać, politolog będzie tu ściślejszy, ja występuję jako badacz cywilizacji. Okazuje się, że zagłosowali za in vitro, które no, zostało zdecydowanie określone jako pewien błąd, powiedziałabym tutaj, aksjologiczny, antropologiczny i tutaj episkopat, ale także stanowisko, prawda, kongregacji do spraw wiary Kościoła katolickiego jest zdecydowane. Ale także za in vitro zagłosowali ci, którzy występują pod szyldem, nazwijmy to bardziej ukierunkowanej na prawo prawicy, czyli ludzie PiSu. I teraz tak, co to znaczy centroprawica czy skrajna prawica? Proszę państwa, bardzo trudno tutaj wydać jakąś ocenę. Wydaje mi się, że to, co ja zaproponuję państwu, może jest nie do odrzucenia. Mianowicie, spróbujmy poszukać takich konstant i takich stałych danych pojęcia prawica, które nam nie pozwolą na jakieś pomyłki w ocenie danej sytuacji politycznej, cywilizacyjnej. I wydaje mi się, że tutaj najistotniejszy dla badacza cywilizacji i kultury jest zawsze punkt widzenia człowieka, a więc filozofia człowieka. Dla tej linii prawicowej XIX-wiecznej po dziś dzień to trwa, wyznacznikiem jest personalizm chrześcijański, czyli ta chrześcijańska filozofia człowieka, która mówi o człowieku jako osobie ukierunkowanej na transcendencję, osobie, która ma możliwość osiągania pełni człowieczeństwa właśnie poprzez to, iż jest istotą rozumną, zdolną do rozeznania dobra od zła i zdolną do rozeznania prawdy od kłamstwa. Mało tego, to jest ta istota, która jest wolna w taki sposób, że w sposób wolny wybiera dobro, a więc wszystkie te działania, które nie występują przeciwko istnieniu, przeciwko bytowi, nie czynią żadnej szkody w bycie, tak jak to mówi taki podstawowy podręcznik, gdy idzie o filozofię dobra. A filozofia zła to jest właśnie to wyrządzanie szkody. To jest właśnie to działanie niezgodnie z kierunkiem rozwoju człowieka, który jest istotą na tym trzecim poziomie według świętego Tomasza istnienia. Bóg, aniołowie, człowiek, zwierzęta, rośliny, byty stałe, a więc na przykład skały i żywioły. I tego nie zmienia się. Tego się nie zmienia w tej chrześcijańskiej opcji, tego XIX-wiecznego prawicowego wielkiego nurtu, który się określił mianem konserwatyzmu. I wydaje mi się, że jeśli patrzymy oczyma owego XIX-wiecznego przedstawiciela prawicy na człowieka, to nigdy się nie pomylimy, bo taka koncepcja człowieka jest niesamowitym murem obronnym przeciwko wszelkim totalitaryzmom, przeciwko wszelkim utopiom, które mówią, że można stworzyć
ludziach w XIX wieku, Królestwo Boże na ziemi bez Boga, raj na ziemi, etc. Wszystkie socjalizmy, a teraz mamy globalizmy, prawda? Reżyserowane przez Klausa Schwaba czy pana profesora, przedstawiciela nauki Izraela Harariego. A więc tutaj się nie pomylimy, a dodatkowo jeszcze wydaje mi się, że takim stałym wyznacznikiem prawicowości jest dodatkowo, a może równolegle, prawda, wspierająca tę koncepcję człowieka jako istoty wolnej i rozumnej i zdolnej działać, bo dobro domaga się realizacji właśnie w imię czy w kierunku dobra. Są wartości i nazwijmy od razu wartości moralne. Wartości moralne. I tutaj nie ma zgody na relatywizację tych wartości. Co się dzieje, proszę Państwa, wróćmy do historii. Co się dzieje w wieku XX? W wieku XX mamy do czynienia z kontynuacją, gdy idzie o to prawicowe, konserwatywne, użyję teraz tego słowa, konserwatywne podejście do człowieka i jego miejsca w społeczeństwie, nigdy tu nie będzie miejsca na realizację utopii i porządków totalitarnych, że tutaj mamy kontynuację i tu przypomnę, że teoria konserwatyzmu powstaje tuż po rewolucji francuskiej na gruncie angielskim, to jest Edmund Burke, jak pamiętamy z podręczników czy z jakichś innych wykładów, który w swych rozważaniach o rewolucji francuskiej dał taką właśnie teorię z punktu widzenia relacji społecznych i stanął w obronie zakwestionowanego przez rewolucję francuską, prawda, porządku społecznego. Ale także Francuzi, Joseph de Maistre, emigrujący z rewolucyjnej Francji do Rosji. Rosja się wydała wtedy taką ostoją, takim miejscem wręcz nie do zdobycia przez rewolucjonistów. I tam zresztą też rodzi się taki specyficzny nurt konserwatywny, prawicowy, czyli słowianofilstwo. Joseph de Maistre emigruje do Rosji. Tutaj jego syn nawet robi karierę taką dworską, ale także szereg Francuzów, którzy byli zagrożeni tymi postępami rewolucji, a później tymi trendami socjalistyczno-komunistycznymi w latach 40., 50. Co się dzieje w wieku XX? Mamy rewolucję bolszewicką i jak reagują na gruncie filozofii człowieka i na gruncie wartości moralnych, jak reaguje prawicowy, konserwatywny nurt. Nie będę wymieniać wszystkich prac, które to zachodnich, które w sposób właściwy oceniły rewolucję właśnie bolszewicką jako zamach na istotę człowieka. Problem własności to jest problem instrumentów. Czy własność prywatna, czy nieprywatna i to, czy się w ten sposób zniewala człowieka, czy w inny, to było dla tych, którzy oceniali rewolucję bolszewicką, to było najważniejsze. I tutaj chciałabym powiedzieć, że się Rosjanie zdobyli na taką samokrytykę i konserwatyści rosyjscy w takim tomie i z głubiny, który nawiązuje do psalmu 31 De Profundis, z głębokości wołam do Ciebie Panie, oceniają jako wierzące osoby, jako chrześcijanie zdecydowanie krytycznie rewolucję bolszewicką jako zamach na istotę człowieka, na wartości chrześcijańskie, no i na tradycję Rosji przy okazji. I to jest to i z głubiny słynne, gdzie mamy takie bardzo znaczące artykuły między innymi Mikołaja Birdiajewa, bardzo konserwatywnego rosyjskiego konserwatysty. Gdy mamy do czynienia z kolejną falą rewolucji i to już będzie trzecia, ci, którzy uważają, że Luther to była pierwsza rewolucja, to będą mówić, że czwarta. Czyli rewolucja 68 roku, to już będziemy mieli tutaj do czynienia z czymś zupełnie innym. I konserwatyści, czyli prawica,
która nieustannie zderza się z tymi ideami rewolucji, co tam 50 czy co 100 lat, prawica będzie miała ogromny problem. Bo to nie jest rewolucja, która przynosi taki gwałtowny obraz burzenia, rozlewu krwi, rozstrzeliwania, grabienia. To jest rewolucja w kulturze. Czyli to jest ziszczenie tych marzeń, które w latach 30. XX wieku przed lewicą roztoczył Antonio Gramsci, mówiąc, że kultura powinna być polem rewolucji i polem kształtowania świadomości nowego człowieka, którego komuniści nazwali mianem Homo Sovieticusa. A więc 68 rok to jest właśnie ziszczenie marzeń nie tylko Antonio Gramsciego, ale przede wszystkim niektórych filozofów. Tu wymienię przede wszystkim przedstawicieli szkoły frankfurckiej, bo tutaj mamy przede wszystkim do czynienia z Herbertem Marcuse, który jest mózgiem rewolucji na uczelniach kulturowej, jest mózgiem tego wszystkiego, co w społeczeństwie, nade wszystko amerykańskim, stworzyło te wspólnoty hippisowskie. I to on właśnie jakby realizuje testament Antonio Gramsciego, mówiący o tym, że w człowieku jednowymiarowym mniej może we Rosie i rewolucji, to są te jego takie fundamentalne dzieła, bardzo popularne w 68 roku, nie tylko w Ameryce. Przypomnijmy, że to cała w zasadzie szkoła frankfurcka wyjechała, gdy zaczęto prześladować Żydów w Niemczech, wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam się dobrze poczuli, zapuścili znakomicie korzenie i w 68 roku to oni, ale nade wszystko guru tej młodzieży rewolucyjnej, to jest właśnie Herbert Marcuse. I on powiedział, człowiek jednowymiarowy, to jest ten, który nie jest i nie chce właśnie niczego uczynić, bo posiadł za wiele dóbr materialnych. Proletariat już niczego nie uczyni dla świata. Proletariat już nie jest potrzebny. Jest potrzebna taka ilość odpowiednia ludzi, którzy przeprowadzą kolejne etapy rewolucji na polu kultury, Występujmy przeciwko przede wszystkim kulturze mieszczańskiej, bo to jest kultura w domyśle, ukształtowana właśnie pod koniec XIX wieku, gdy Belle Époque wydawało się nigdy się nie skończył, ukształtowana na wartościach chrześcijańskich. Herbert Marcuse w sposób jawny i niejawny jest wrogiem chrześcijaństwa i to on właśnie staje się tym, którego wielbią, czczą, prawda, i stawiają na równi z Mao Tse-tungiem, czemu on się jakoby sprzeciwia. I ta rewolucja kulturalna to, proszę Państwa, to nie jest to, że tam, prawda, studenci tak czy inaczej potraktowali profesorów, że studenci ubierają się w dżinsy, tak jak robotnicy przemysłu motoryzacyjnego amerykańskiego, prawda, i w tych dżinsach chodzą do teatrów i na różne przyjęcia, etc. To nie na tym polega. To polega na zupełnie czym innym, bo mówi się, wszystko nam wolno, występujemy przeciwko zasadom kultury mieszczańskiej, czyli wolna miłość i te właśnie hippisowskie ugrupowania i te środowiska, już będę musiała kończyć, wiem, wolna miłość, aborcja i prawo, tak zwane prawo do aborcji. Po raz pierwszy, o co chodzi, że na gruncie prawa się nagle ujawnia to, co do tej pory prawem było zakazane, a nawet karane. I to jest efekt tej rewolucji. Rewolucji seksualnej jednocześnie i jednocześnie z rewolucji, która rozpoczęła cywilizację śmierci, bo się na gruncie prawa dopuszcza aborcję. A ciąg dalszy, to są ostatnie nasze lata, to jest ideologia LGBT Choir Plus i to jest to, z czym się stykamy na co dzień i teraz będziemy się stykać w polskim Sejmie, w polskich mediach. Mianowicie mają prawo, bo sobie powiedzieli, że mają prawo. Teraz co może robić? Mają prawo.
kto ma prawo, do czego prawo. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona po II wojnie światowej na gruncie chrześcijańskiej filozofii człowieka, bo żadna inna religia takiej koncepcji człowieka nie głosiła, mówi jedynie o prawie do życia. Mówi jedynie o prawie do życia. Nie mówi o żadnych prawach kobiet do aborcji, ani o prawach par homoseksualnych do zawierania tak zwanych małżeństw. To się zaczyna teraz w Polsce, na żywo będziemy to przerabiać. Proszę Państwa, kto jest temu winien, że Europa przyjęła upadek moralny Ameryki, że Ameryka zdołała narzucić swój upadek moralny, który teoretycznie właśnie tak triumfalnie obwieścił Herbert Marcuse, jako przywódca rewolucji kulturalnej, że Europa przyjęła. Prawica, centroprawica, słaba chadecja, słabe różne ugrupowania, które się mianowały i mienią być prawicowymi. Dlaczego? Bo się otwarły na tak zwaną tolerancję. Dlaczego został przyjęty traktat lizboński, w którym nie ma mowy o chrześcijaństwie, w których nie ma żadnych praw dla większości, czyli dla chrześcijan? Dlaczego? Bo zgodziła się na to między innymi chadecka Europa, chrześcijańska demokracja, tak zwana centroprawica, dla wygody, dla korzyści, z lenistwa intelektualnego. Dlaczego? Bo przyjęto tolerancję, a nie wartości moralne za dewizę istnienia partyjnego i programowego. Tolerancję, a owa tolerancja wcale nie oznaczała akceptację i zgodę dla zła moralnego, dla ubytku w istnieniu, które te groźne ideologie wynikające z rewolucji kulturalnej przedstawiają sobą. To jest relatywizm moralny, a więc mamy odejście od wartości moralnych. I na zakończenie przeczytam Państwu, jest książeczka taka, Roberto de Mattei, Dyktatura relatywizmu. Temu uległy prawicowe, centroprawicowe formacje w Europie. O Amerykę się nie martwią, ona się może odrodzi. Proszę Państwa, ja przeczytam na zakończenie. Marsz w kierunku totalitaryzmu rozkłada się na 3 etapy. Pierwszym jest negacja istnienia prawa i prawdy obiektywnej, czego konsekwencję stanowi zrównanie dobra i zła, grzechu i cnoty. Drugim instytucjonalizacja dewiacji moralnych objawiająca się w przejawie prywatnej niegodziwości w publiczną cnotę. Trzecim wreszcie wprowadzenie ostracyzmu społecznego i prawnej karalności dobra. Do tego momentu właśnie doszliśmy. Żyjemy w społeczeństwie hołdującym swoistemu antydekalogowi, w którym dozwolone jest wszystko poza publicznym deklarowaniem wierności zasadom porządku naturalnego i chrześcijańskiego. Jest to zarazem ostatni moment, aby przeciwstawić się dyktaturze relatywizmu, który przyjęły niektóre nurty prawicowe. Dlatego bądźmy ostrożni w określaniu tego czy innego mianem prawicy. Lepiej nazywać po imieniu. Konserwatyzm, monarchizm, chadecja i wtedy wiemy, z kim mamy do czynienia. Dziękuję bardzo. Strasznie przedłużyłam. Nie, to jest znakomicie. Znakomicie esencja problemu. Dziękuję bardzo. Na wstępie jeszcze raz dziękuję za zaproszenie na spotkanie krakowskiego. 20 minut, 25. Dziękuję, że jesteście Państwo wszyscy tutaj w tym okresie przedświątecznym i gratuluję Kamilowi Tymczakowi, Pani Profesor, ale też wszystkim zgromadzonym, że ten klub krakowski działa znakomicie. W redakcji często rozmawiamy o aktywności tych klubów w poszczególnych regionach. One są już prawie wszędzie, pochwalimy się, że i rośniemy i bardzo dobrze, ale ten krakowski ośrodek no, jest jednym z najlepszych. Kamil też inicjował ośrodek łódzki, klub łódzki, i on też jest jednym z najlepszych, także może to kwestia ręki, dobrej ręki Kamila. Patriotyzmu. Tak? Właśnie. I zapału patriotyzmu, który on prezentuje. Także dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Cóż, ja właściwie po tym, co powiedziała Pani Profesor, to mogę sobie pozwolić wyłącznie na kilka, no może kilkanaście, żeby nie przedłużać za mocno, jakichś dygresji, myśli, które miałem wcześniej.
na zadany temat, ale też, jeśli pani profesor pozwoli, kilku słów, może nie tyle wątpliwości, co i nawet nie polemiki, ale pewnego uzupełnienia, czy mojego poglądu na temat niektórych kwestii, o których pani profesor wspomniała. Ale może zacznijmy od tego, że bardzo mi się spodobało to, co pani profesor mówiła na temat niektórych polityków prawicy. Ja sobie aż to odnotowałem jako znakomity cytat. Jesteśmy prawicą, bo tak chcemy się określać. Bo tak chcemy się określać. I bardzo wiele osób na lewicy też tak mówi. Jesteśmy lewicą, bo tak chcemy się określać. Czy wszystko zależy od jakiejś autoidentyfikacji? Ja podejrzewam, że gdybyśmy teraz się przeszli po sali, zrobimy to pewnie częściowo z mikrofonem później w ramach dyskusji, to mielibyśmy tutaj niemal tyle definicji lewicowości i prawicowości, co państwo na tej sali siedzi. Każdy ma swoje rozumienie tych terminów. I dlatego też kolejny postulat pani profesor bardzo mi się podoba, żebyśmy konkretyzowali, żebyśmy może rezygnowali faktycznie z tych bardzo mglistych pojęć lewicowości i prawicowości na rzecz pewnej konkretyzacji, czyli klasyfikowania określonych poglądów jako część bardziej sprecyzowanych doktryn politycznych, tak, doktryn politycznych, a nie tego bardzo już umownego i tracącego aktualność podziału lewica-prawica. Dlaczego w moim przekonaniu traci aktualność? Otóż ja jestem pod ogromnym wrażeniem spojrzenia z punktu widzenia cywilizacyjnego, ale też filozoficznego na dzisiaj dyskutowany problem, którego dokonała pani profesor, a tylko może dodając, uzupełniając, wydaje mi się, że pewnym wyróżnikiem między różnymi doktrynami na gruncie tym filozoficznym, ściślej na gruncie antropologii filozoficznej, jest stosunek do jednostki. Z jednej strony, do wspólnoty z drugiej. I o ile w części filozofii politycznej określanej mianem prawicowej, głównie tej konserwatywnej, a właściwie nawet tradycjonalistycznej, a także narodowej czy nacjonalistycznej, mamy stosunek afirmatywny do wspólnoty, czyli do wspólnoty narodowej, do wspólnoty, no, nawet niektórzy mówią plemiennej, czy jakiejś regionalnej, bardzo różne są te tożsamości, które sobie wybieramy, ale generalnie jest to jakaś wspólnota. Wspólnota o wyróżnikach tych tożsamościowych. O tyle na lewicy też mamy, na klasycznej lewicy, tej niegdysiejszej, afirmatywny stosunek do wspólnoty, tylko że jest to wspólnota klasowa, prawda? Wspólnota pewnych interesów ekonomicznych, definiowanych tak, a nie inaczej. Z czasem te interesy ekonomiczne na owej lewicy przekształcają się również także w określoną tożsamość. I to ta tożsamość robotnika dzisiejszego wcale nie była tożsamością jakąś strasznie, powiedzielibyśmy dzisiaj, progresywistyczną, postępową. A wręcz przeciwnie, jak popatrzymy sobie na kulturowe, tożsamościowe oblicze owej klasy robotniczej, której broniła klasyczna lewica, ona była często bardziej konserwatywna niż klasa drobnoburżuazyjna, tak to określmy też z słownikiem lewicowym, w szczególności ta wielkomiejska, to mieszczaństwo, o którym pani profesor dzisiaj wspomniała, prawda? Czyli lepsze pojęcie burżuazja. Tak. Lepsze. Więc umknęło mi. I to wszystko było pogrążone, przejdźmy od antropologii do tego konfliktu socjoekonomicznego, w konflikcie socjoekonomicznym, klasycznym konflikcie socjoekonomicznym. W ogóle przecież te formacje, ta lewica, prawica i klasyczne doktryny polityczne tworzyły się w okresie, w którym każda z nich, każda z tych formacji była wyrazicielem określonych interesów ekonomicznych. Ktoś powie z lewicy, klasowych najzwyczajniej w świecie, prawda? Później to wszystko się zaciera. Później to wszystko się zaciera i dlatego dzisiaj ten podział, o czym mówiła też pani profesor, jest coraz bardziej mglisty, a może już i nawet bezużyteczny. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze lewica głównonurtowa porzuca marksizm. Porzuca marksizm jako taki od roku 1959, kiedy wiodąca partia socjaldemokratyczna, wcześniej stojąca na gruncie walki klas, teorii walki klasowej,
czyli SPD, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, na zjeździe w Bad Godesbergu porzuca marksizm w sposób niemalże oficjalny. Przestaje się odwoływać w ogóle do klasowości jako takiej, staje się partią, jak mówili politolodzy anglosascy, catch-all, typu catch-all, czyli apeluje już do wszystkich klas społecznych, zabiega o poparcie wszystkich klas i grup społecznych. To przestajemy mieć tak naprawdę do czynienia z tą tożsamością klasową, grupową, którą wcześniej klasyczna lewica w ramach konfliktu socjoekonomicznego głosiła. I następnie mamy to, o czym mówiła pani profesor, to faktycznie była rewolucja, rok 68. Tylko, że to była rewolucja również składąca do grobu, do trumny lewicę klasyczną. Od roku 68 ci, którzy tam protestowali, czy ci, którzy zwracali uwagę na określone kwestie w roku 68, mówię o roku 68 w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, to ludzie, którzy bili osinowy kołek w serce klasycznej lewicy, bazującej na podziale socjoekonomicznym. To wtedy amerykański politolog Ronald Inglehart formułuje tezę, że od konfliktu materialistycznego przechodzimy do konfliktu postmaterialistycznego. Społeczeństwa tak zwanego Zachodu są już tak syte, według niego, że udało się zażegnać sprzeczności klasowe, co jest oczywiście nieprawdą. Te sprzeczności dalej, tylko w innej formule nadal trwały, no ale tak czy inaczej Inglehart twierdzi, że na pierwszy plan wychodzi nam konflikt postmaterialistyczny. I to jest zguba klasycznej lewicy, trwająca do dziś. Właśnie patologia pogłębiająca się do dziś na owej lewicy polega na tym, że ja pamiętam, kiedyś współpracowałem z jedną z partii lewicowych, nie będę nazwy wymieniał, ale takiej mocno związanej z ruchem związkowym, koledzy ze Śląska są, widzę, to pewnie wiedzą, domyślają się, o jaką partię w Polsce chodzi. Ja pamiętam, że oni dostali jakiś grant z jednej z niemieckich fundacji i organizowali protest górniczy, robotniczy w Warszawie. I wiecie Państwo co? Górnikom protestującym w Warszawie, jak rozumiem na polecenie owej fundacji, rozdawać zaczęli tęczowe flagi, żeby ci górnicy i robotnicy szli z tymi tęczowymi flagami przez Warszawę. Oczywiście ci, którzy wiedzieli, o co chodzi, bo część nawet nie wiedziała, o co chodzi z tymi flagami, szybko je z obrzydzeniem wyrzuciła do najbliższego kosza na śmieci. Ktoś nawet podeptał, no ale to jest generalna tendencja, która panuje na tak zwanej lewicy. Nawet tej lewicy, która wcześniej była lewicą społeczną, prawdziwą, tą autentyczną, czyli tą walczącą o interes klasowy, a nie o, powiedzmy, dobre samopoczucie mniejszości, które w istocie są mniejszościami w sensie socjoekonomicznym, absolutnie niedyskryminowanymi, a wręcz przeciwnie. To znaczy czołowi działacze tych głośnych mniejszości kulturowo-tożsamościowych, tych postmaterialistycznych, mają się całkiem dobrze, oni należą do owej burżuazji w kategoriach lewicowych. I zresztą oni, kierując się swoim interesem socjoekonomicznym, bardzo często głosują na tak zwaną centroprawicę czy liberałów, neoliberałów. I dlatego słupki poparcia dla tej lewicy spadają, bo ona się sobie się oderwała. Ona nie reprezentuje już nawet tych grup tęczowych, tych mniejszościowych kulturowych. Prawda? Przestaje reprezentować kogokolwiek, reprezentuje tylko i wyłącznie sama siebie i swoje zamierające powoli struktury. Tak wygląda kondycja owej lewicy, jeśli już chcemy ją pokrótce przeanalizować. Ja uważam, że ten nasz opis rzeczywistości, opis sceny politycznej, ale również sceny intelektualnej, w której żyjemy, którą obserwujemy na kontynencie europejskim, ale nie tylko, również na innych kontynentach, w innych krajach, lepiej opisuje podział, który Kamil tutaj użył dobrego pojęcia, bagno. Ja bym powiedział, że to umiarkowane centrum, czy establishment inaczej, no nazwijmy to bagnem dosadnie, to jest formacja, naprzeciwko której stoi tak zwane radykalne centrum. Radykalne centrum to jest koncepcja, którą swego czasu lansował dość mocno, moim zdaniem, wybitny francuski intelektualista Alain de Benoist, który pisał o tym, że
to radykalne centrum, coś co u nas kiedyś nazywano dawno temu, tutaj Ola siedzi, to pamięta sprawy z Sojuszem Ekstremów niegdysiejszych, z lat 90. jeszcze, z tymi ideami, pomysłami, które się pojawiały, żeby skrajna prawica rozmawiała ze skrajną lewicą, tak się wówczas określali tożsamościowo jedni i drudzy, te tożsamości były mocniejsze, no i w wielu sprawach okazywało się, że całkiem nieźle się oni dogadywali. De Benoit pisze to samo, że jemu łatwiej jest dogadać się z intelektualistą autentycznie lewicowym, nawet tym stojącym, czy może szczególnie tym stojącym na gruncie klasycznego marksizmu, a nie późniejszej szkoły frankfurckiej na przykład, niż z przedstawicielami mainstreamu, czyli tego systemu. Krótko mówiąc, koncepcja radykalnego centrum opisywałaby nam scenę intelektualną i polityczną bardziej w formie okręgu, czyli nie linii, na której z jednej strony mamy lewicę, z drugiej prawicę, a okręgu. Na jednym wierzchołku tego okręgu będziemy mieli umiarkowane centrum czy bagno, posługując się znów tym określeniem, a na drugim przyciągać będą się teoretycznie przeciwności. Bo ci, którzy uznawani są przez mainstream za skrajną lewicą z jednej strony i ci, którzy uznawani są przez ten sam mainstream za skrajną prawicę. Bo jedni i drudzy, zauważmy, poza tym, że łączy ich protest przeciwko zjawiskom, które wszyscy obserwujemy i to w skali globalnej, to jeszcze na dodatek mają inną cechę wspólną. Oni stoją na gruncie jednoznacznej akceptacji wartości wspólnoty. Różnie tylko definiują tę wspólnotę. Natomiast element wspólnotowy w myśli politycznej, w filozofii politycznej jednych i drugich odgrywa kluczową rolę. Czyli odrzucenie takiego skrajnego indywidualizmu czy solipsyzmu już na gruncie filozofii u nich oznacza to, że oni mogą się dogadać. Bo bardzo często te wspólnoty, o których oni mówią, są właściwie tożsame, tylko oni je inaczej nazywają. O prawica nazwie milczącą większością jakąś tam wspólnotą. Kiedyś takie określenie się przyjęło, pamiętamy historycznie w Stanach Zjednoczonych. A lewica to nazwie uciskanym ludem pracującym. No, kwestie definicyjne. Ale często mówimy o jednym i o tym samym. Czyli o właśnie czym? O większości. W systemie neoliberalnym, w kategoriach socjoekonomicznych przynajmniej, jest to niewątpliwie większość. Mamy zatem doktryny kontrsystemu, różne pomysły owego kontrsystemu. Z jednej strony, ja to wolę określać, już kiedyś tłumaczyłem, mianem kontrsystemu niż antysystemu, dlatego że po pierwsze antysystem ma oczywiście przesłanie tylko i wyłącznie negatywne, burzycielskie. Kontrsystem to coś, co może wykluć pewne nowe koncepcje, pomóc zrodzić się pewnym nowym koncepcjom alternatywnym wobec tych systemowych. Z jednej strony mamy właśnie ów kontrsystem, z drugiej mamy szeroko rozumiany globalizm, czy jak to nazwiecie, poprawnością polityczną panującą wszędzie, mniej więcej w tym samym duchu utrzymaną. Dalej idące koncepcje, o których wspominała pani profesor, nawiązując choćby do Haririego, czyli transhumanizm, czy posthumanizm również według niektórych. Czyli właściwie te koncepcje, które lansowane są przez, bardzo ładne określenie ostatnio nie jeden z uczonych użył, przez tak zwaną partią Davos. Partią Davos. Czyli partia Davos kontra kontrsystem. Malutki kontrsystem. Za to jakże bogaty intelektualnie kontrsystem. Tworzący prawdziwe forum wymiany myśli, bo w partii Davos właściwie założyć można, że nie ma poglądów, są interesy. Tylko i wyłącznie. A ona jest na tyle wąska, że oni rozmawiają najprawdopodobniej tylko o podziale świata pomiędzy różne korporacje, różne strefy wpływów. A przeciwko temu Davos staje kontrsystem, bo taki jak tutaj na tej sali, w wielu innych salach, no tak, na razie za mały. Pewnie, że za mały, no trochę nas mało jak na tą partię Davos, a właściwie jak na jej moce finansowe i przeobowe. Wszystko się zgadza, ale to kropla drąży skałę. Dalej, ma to też wymiar geopolityczny. Ma to też wymiar geopolityczny, dlatego że my jesteśmy, proszę Państwa, świadkami kształtowania się, rodzenia się świata wielobiegunowego.
To dobrze, to daje kroplówkę i nadzieję owemu kontrsystemowi. Dlaczego? Dlatego, że świat hegemoniczny, świat, w którym owa partia Davos miała jednoznaczne poparcie jednego dominującego ośrodka, czyli w tym momencie tak zwanym jednobiegunowym, jak Charles Krauthammer to opisywał, chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone, ja bym szczerze powiedział świat anglosaski, czy mieliście tutaj gościa znakomitego profesora Keisa van der Beyla, który mówi o osi Wall Street City, prawda? Czyli takie osi anglosaskie, bardziej to koncentrując na tej problematyce finansowej. No tak czy inaczej mamy do czynienia z sytuacją, w której w istocie ten ład wielobiegunowy na naszych oczach się kształtujący pewnie będzie pozwalał na kształtowanie się różnorodnych alternatyw i na czerpanie inspiracji przez ów kontrsystem w tak zwanym świecie zachodnim, w którym my się znajdujemy, poprzez to, że będziemy spoglądać, co się dzieje w innych obszarach biegunów geopolitycznych, w tej chwili się rodzących. A tam pojawiać się będą bardzo różne nowe koncepcje, w tym koncepcje społeczne, ekonomiczne, które będą mogły stanowić dla nas jakąś inspirację. Oczywiście będziemy zawsze musieli brać pod uwagę różnice cywilizacyjne i twórczo być może czerpać z czegoś, co pojawi się w Azji, w Afryce, nawet nie wygadaliśmy tego, ale dostosowywać to do naszych realiów kulturowych, naszych realiów cywilizacyjnych. Bez wątpienia tak. No i właśnie, to wszystko wygląda mniej więcej tak na poziomie systemowym, że owe radykalne centrum, czyli w moim przekonaniu to, co kiedyś było skrajną lewicą i skrajną prawicą, razem łącznie traktowane, występuje przeciwko ludziom, którzy znów do van der Beyla się odwołam, którzy tworzą dla nas coś, co on nazwał panoptykonem, znaczy nie on nazwał panoptykonem, a Jeremy Bentham jeszcze, pisząc o idealnym więzieniu, w którym się znajdujemy, o tym idealnym nowym totalitaryzmie, w którym zwróćcie uwagę, nie tylko my jesteśmy pod ciągłą obserwacją korporacji sprzężonych z państwem, czy też podporządkowujących sobie struktury państwowe, to jest też taka hybryda, prawda? Państwowo-korporacyjna, nas inwigilująca, pilnująca w różnych sprawach, ale również obserwujemy się nawzajem. To ulepszona wersja panoptykonu, w której donosimy na siebie nawzajem. Nie my na tej sali, ale generalnie taki ład społeczny, ład ściśle totalitarny nam zaplanowano. My mamy powiedzieć o tym, że sąsiad nie wywiesił jakiejś flagi w momencie, gdy występuje fala sterowanego odgórnie solidaryzowania się z jednym czy innym krajem, w którym toczy się wojna. Wiemy, o jaki kraj chodzi, już nie mówmy. Bardzo różne flagi się zmieniają. Za chwilę może być to jeszcze inna flaga. No i wreszcie przykład już taki czysto partyjny. Ja zawsze tak spoglądam na niemiecki system partyjny. Nasz system partyjny, jeśli chodzi o debaty toczące się w ramach partii politycznych i wokół nich, jest do tego stopnia jałowy, chyba pani profesor się ze mną zgodzi, jest czymś niesamowitym dla mnie, że ludzie, którzy... Ja kiedyś zasiadałem dawno temu w polskim parlamencie, że ludzie, którzy cokolwiek mieli do powiedzenia, jeszcze za moich czasów, dawno temu, w tym parlamencie, z tego parlamentu już zostali wyeliminowani. To zarówno ci, którzy byli w ławach PiSu, jak i Platformy. No były tam takie jednostki, z którymi można było porozmawiać, nawet się z nimi nie zgadzając. To, co widzicie państwo dzisiaj, to całkowita pustynia intelektualna, jeśli chodzi o nasz świat partyjno-polityczny. Jest parę różnego rodzaju think tanków, które ledwie przędą, instytutów, które starają się coś robić i wydawać, ale generalnie w porównaniu na przykład z systemem niemieckim, gdzie jednak te partie, nawet establishmentowe, mają swoje fundacje, organizują konferencje, debaty dotyczące kwestii problemów programowych, kluczowych, ideowych również, no to tu u nas jest ta pustynia. No i patrząc na Niemcy, zastanawiając się nad lewicowością i prawicowością, popatrzcie państwo z jednej strony na alternatywę dla Niemiec, rosnącą siłę, oczywiście kojarzoną z prawicą. Media głównego nurtu powiedzą, że to skrajna prawica. Ale kto jest najpopularniejszym politykiem dzisiaj i najmocniejszą strukturę stworzył w ramach alternatywy dla Niemiec? Turyngia. Dawny NRD, Land Wschodni, prawda? I w tej Turyngii Björn Höcke,
który przewodzi strukturą AfD w owym landzie wschodnim, mam poglądy w sprawach społecznych, może nie społecznych, gospodarczych i ekonomicznych, bardzo mocno lewicowe, tak byśmy je mogli określić. Należy do skrzydła AfD, które określają złośliwym mianem folkistowskiego. Wiecie Państwo, czym jest folkizm? Kojarzy się to nie najlepiej i dlatego samym Björnem Höcke interesuje się Urząd Ochrony Konstytucji w Niemczech z uwagi na, powiedzmy, brak jego poprawności politycznej. Ale tam AfD ma największe poparcie. A z drugiej strony lewica niemiecka, Die Linke, mam na myśli nie lewicę socjaldemokratyczną, która już w ogóle atrybuty lewicowości dawno straciła, tej społecznej, ale Die Linke, która również zaczęła tracić owe atrybuty, właściwie się umiera. Jest trupem. A jest trupem dlatego, że Sara Wagenknecht, jedna z kluczowych postaci nowej lewicy, założyła, już właściwie można powiedzieć, że założyła własną partię, Bündnis Sara Wagenknecht. Partię, która, uwaga, w ogóle nie występuje pod tęczową flagą, w ogóle nie głosi hasła poprawności politycznej, a wręcz przeciwnie. Opowiada się za ograniczeniem imigracji pozaeuropejskiej do Niemiec. Opowiada się, czy opowiadała się w okresie lockdownów przeciwko tym lockdownom. Oni mają tożsamość lewicową jak najbardziej. Tylko wracają do tego, czym kiedyś była owa lewica, czyli do podziału socjoekonomicznego prawdziwego i tego sporu, a nie do kwestii postmaterialistycznego, o których tu mówiliśmy, tych kulturowych. I od razu, momentalnie, w niektórych sondażach ugrupowanie Sary Wagenknecht w Niemczech zyskuje kilkanaście procent, a Die Linke, jej dawna partia, schodzi do 2-3. Tak to mniej więcej wygląda. Już kończę, jeszcze dosłownie tylko kilka dygresji odnośnie wypowiedzi pani profesor, jeśli pani profesor pozwoli. Ja tak zauważyłem, jeśli chodzi o Związek Radziecki, pani profesor mówiła o samej rewolucji bolszewickiej. Jeszcze uważam, że warto byłoby odnotować jedną tendencję, która się tam w Związku Radzieckim pojawiła. Tak trochę będę adwokatem Związku Radzieckiego w tej chwili. Taka mi rola przypadnie. Otóż, no po pierwsze mieliśmy zmianę wiechowców, prawda? Czyli tych na emigracji, którzy uwierzyli w to, mieli ku temu też pewne podstawy, że Związek Radziecki będzie ewoluował w sensie ideowym. To znaczy, że rewolucja będzie miała właśnie charakter, znów wracam do tego, socjoekonomiczny, a nie kulturowy. Kulturowy ona rzeczywiście mogłaby mieć, gdyby przykładowo Aleksandra Kołłątaj została dłużej z wpływami swoimi na powiedzmy system edukacyjny, na model rodziny i tak dalej. Ale pamiętajmy o tym, że właściwie po 2-3 latach ci radykałowie typu Kołłątaj zostali praktycznie rzecz biorąc zmarginalizowani, tak, rozumiecie. No a później to już Stalin i bonapartyzm, czyli system, który zupełnie nie ma nic wspólnego z progresywizmem obyczajowym, kulturowym czy cywilizacyjnym głoszonym przez tych właśnie radykałów wczesnej ery radzieckiej czy po rewolucji bolszewickiej. I druga sprawa, pani profesor mówiła tutaj też o naszym gruncie ruchów narodowych, myśli narodowej, wspominając Adama Doboszyńskiego. No ale właśnie w tym szeroko rozumianym nurcie myśli narodowej polskiej, Doboszyński oczywiście był bardzo interesujący też z punktu widzenia tych swoich refleksji na temat nowego średniowiecza, możliwości innego, właśnie powrotu, zakwestionowania kapitalizmu, prawda, i tak. Przejścia czy powrotu do jakiejś unowocześnionej formy feudalizmu w gospodarce. No ale z drugiej strony na antypodach ten szeroko rozumiany ruch narodowy ówczesny, międzywojenny, miał takich skrajnych kolektywistów jak Jan Stachnik i Zadruga, którzy głosili, jednocześnie określając się czy uznając wyższość narodu jako pewnej wspólnoty grupy tożsamościowej, głosili hasła skrajnie kolektywistyczne, opowiadające się wręcz za upaństwowieniem wszystkiego i pewną gigantomanią, nawet taką na wzór radziecki. Więc te debaty tam gorące się toczą. Muszę już kończyć, bo Kamil pokazuje wyraźnie, że koniec. To jeszcze tylko powiem, że ostatnią rzecz naprawdę, że ja też z radością słyszałem nazwisko pana jeszcze nie prezesa, czyli Janusza Korwin-Mikkego. I to, że można się dogadać,
O tym świadczy właśnie chyba jego przykład. Tak, już to jest też dygresja z moich osobistych doświadczeń. Otóż Janusz Korwin-Mikke mówił o mnie wielokrotnie, że jestem socjalistą, czasem nad nim, że jestem komunistą. No tak, mówił tak o mnie. Ja o nim mówiłem, że on mówi to, co Balcerowicz robił od początku, tutaj w latach 90., deregulując, prywatyzując i sprzedając wszystko kapitałowi prywatnemu najlepiej obcemu. Ale mimo to potrafiliśmy z kulturą ze sobą dyskutować. Czyli jeśli w tym mielibyśmy wracać do tych szufladek, że taka miałaby być prawica, nawet ta skrajna, za jaką niektórzy uważają Korwin-Mikkego, to niech taka będzie. Byśmy właśnie w ramach owego kontrsystemu w sposób racjonalny, kulturalny potrafili dyskutować o rzeczach ważnych, a nie Dziękuję bardzo. Dobrze, to teraz... Dobrze. To teraz myślę, że przejdziemy do dyskusji, ale zanim przejdziemy do dyskusji, to wykorzystując tę formę, bo na koniec zawsze wszyscy już są w blokach startowych do wyjścia, się zrywają i chcą uciekać, to wykorzystam te 2 minuty na ogłoszenia parafialne. Tak. Cylinder jest jednym z elementów ogłoszeń parafialnych, więc zaraz ruszy cylinder w salę i można wrzucić, dołożyć się do kosztów organizacji spotkania. Natomiast jeśli chodzi o przyszłe wydarzenia, to dość istotne. Zacznę, nasze następne spotkanie, jeszcze nie wiemy kto i jak, ale wiemy, że 17 stycznia, jeśli nic się oczywiście nie zmieni. Ale to proszę śledzić maile, Facebooka i informacje, to podamy z odpowiednim wyprzedzeniem. Natomiast poza Klubem Myśli Polskiej ja chciałem zaprosić tak. Chciałem zaprosić po pierwsze na 2 stycznia, na rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, prawie okrągłą, bo 85. Chciałem Państwa zaprosić, taki pomysł się zrodził, do Parku Jordana pod popiersie Dmowskiego 2 stycznia o 18, bo wśród tych licznych pomników w Parku Jordana jest też popiersie Romana Dmowskiego. A jeśli chodzi o klub imienia Romana Dmowskiego, to też mała prywata, ale już wykorzystam, że się zgromadziliśmy i mogę podać. Chciałem zaprosić na 11 stycznia, ale nie tutaj, na świętego Filipa, tam w tym towarzystwie Słowaków, spotkanie z doktorem Janem Przybyłem. A o czym to jeszcze musimy uzgodnić? Więc to tyle ogłoszeń parafialnych i teraz możemy przejść do pytań, tylko bardzo proszę, bo mi jest bliżej jednak do marszałek Witek niż marszałka Hołowni i proszę, żeby to były jednak pytania. Wniosków formalnych nie dopuszczam. Może wniosek o wymianę gaśnicy co najwyżej. Prosimy bardzo. Albo zakup gaśnicy. Byleby nie proszkowej. Zawsze się przyda. Pianowe są lepsze. Tak. Pytanie do pani profesor Raśny. Pani powiązała walkę o prawo do aborcji z rewolucją 68, tak? Tylko historia naszej części kontynentowej się kolejna, to aby to przeczyło. Przecież w Polsce to do aborcji, a tutaj tylko w dwóch przypadkach, tak? Czy po tego wyrażu, to jest 32. Zapis wszystkiego to było i to kampanię prowadził Wojciech Zieleński. Co ciekawe, nasz południowy sąsied, transformacja uczesta, później prowadziła sprawa, aż się wziął później, ale to też była końcówka lat 50., tak? Czyli od już po Stalinowska. Troszkę by się jednak kłóciło z pani tezą, tak? Że to prawo do aborcji, prawo produkcyjne, to jest skutek rewolucji 68. Bo chronologicznie to się trochę nie zgadza. Tak, chyba słychać.
Ja nie bardzo rozumiem pana wątpliwości, bo gdy mówiłam o rewolucji kulturalnej, nie wspomniałam świadomie o Polsce, dlatego że rewolucję kulturalną w duchu amerykańskim czy zachodnioeuropejskim przeżywamy dopiero od niedawna. Marzec 1968 roku absolutnie był zupełnie innym wydarzeniem, wydarzeniem czysto politycznym, które miało tutaj źródła, także inne źródła, bo to była inspiracja partyjna i to była walka między, prawda, frakcjami w PZPR-ze. Także ja świadomie tutaj do czegoś takiego nie równałam, że tak powiem, bo rewolucję kulturalną myśmy w przyspieszonym tempie przeszli po wejściu do Unii Europejskiej i pod skrzydłami oczywiście NATO, które też propaguje LGBT, jak wiemy, a także ten ostatni etap rewolucji kulturalnej przyjęliśmy świadomie, choć wiemy, że pewna ambasada tak zwanego hegemona ogłasza czerwiec miesiącem godności społeczności LGBT. Nawet za Trumpa od Obamy trwający taki zwyczaj, iż przy Białym Domu jest rzecznik dla środowisk LGBT, rzecznik, który ma obejmować swym działaniem cały świat. Przecież globalizacja idzie w tym kierunku. Więc reasumując, bo nie będę się tutaj do tych poszczególnych pana też odnosiła, bo myślę, że to jest mój punkt widzenia i może się pan z nim nie zgadzać. Natomiast reasumując, powiem tylko tyle, że jeśli chodzi o tę rewolucję kulturalną, to najlepiej jej, że tak powiem, symbolem, czy też może wyrazem jest wypowiedź ambasadora Ugandy w pewnej stolicy państwa, o którym nie można dzisiaj mówić jak tylko źle, a więc Rosji, który powiedział tak: dziękujemy Rosji za inwestycje, bo za tymi inwestycjami, które Rosja realizować będzie w naszym kraju, jakby nie było dosyć bogatym, Uganda, Afryka, nie idzie wymóg, abyśmy dopuścili do naszych środowisk, do naszego społeczeństwa LGBT. A taki wymóg stawiały Stany Zjednoczone, gdy nam obiecywały inwestycje. Ja może tak ogólnie właśnie na zamknięcie tego problemu. Żeby nie być tu adwokatem tego państwa, o którym należy mówić wyłącznie źle, to tylko tyle powiem. Spróbujcie państwo odszukać jakieś państwo potężne, posiadające broń atomową, które zdecydowanie powie nie temu etapowi rewolucji kulturalnej. Spróbujcie poszukać państwo w wypowiedziach państwa, które zakazało nie tylko propagandy LGBT, ale zakazało również operacji transgenderowych, bo uważa elita parlamentarna tego państwa, która takie ustawy zadecydowała wdrożyć w życie, że operacje transgenderowe to jest oczywiście czynienie z człowieka inwalidy, człowieka niezdolnego do przekazywania życia, czy to kobieta, czy mężczyzna, transgenderowi. To tak na podsumowanie. Tu się z panią profesor zgodzę, jest to wyjątkowa sprawa, gdzie Federację Rosyjską można pochwalić, także również teraz co mówimy nie i tu się pod panią profesor podpisuje. Tak, tak, rozumiemy się, dziękuję bardzo. Prosimy bardzo. O, już. Dobrze. Proszę mi dać chwilę na dotarcie. Często apologia Rosji jest taka, że Rosja odchodzi od komunizmu, że Rosja nie jest komunistyczna i za to trzeba chwalić Rosję. Właśnie nie. Apologia Rosji powinna iść w tą drugą stronę, że Rosja właśnie zmierza do komunizmu, Putin odbudowuje Związek Radziecki, za to trzeba właśnie chwalić Rosję. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej, którą podpisał Putin 2 lipca 2021, wyraźnie tam nie ma tego expressis verbis, że jest komunizm, ale jak się weźmie te wszystkie postulaty, które tam są, to jest treść właśnie komunistyczna. Tam jest między innymi napisane to, że do wartości rosyjskich należy kolektywizm. Między innymi kolektywizm, bo tam są wymieniane te. Tutaj panuje właśnie skrajna lewica, skrajna prawica, bo różnie to ludzie rozumieją, bo
komuniści nazywali skrajną lewicą. Mówię o komunistach marksistowsko-leninowskich, czyli prawidłowych komunistach, a nie komunistach jakichś utopijnych czy tam hipisach, bo oni też się określali jako komuniści, tylko to byli komuniści, że tak powiem, utopijni, wolnościowi, anarchistyczni, a nasi komuniści, czyli marksiści-leniniści, czyli prawdziwi marksiści, zwalczali tych właśnie pseudomarksistów, neomarksistów ze szkoły frankfurskiej, bo szkoła frankfurska to nie był marksizm, tylko to był tak zwany rewizjonizm, pseudomarksizm. I nasi marksiści, PRL-owscy, radzieccy, zwalczali właśnie ten. A uwaga, właśnie pani profesor mówiła o Marcuse, bo on mówił o... napisał taki tekst, tolerancja represywna. I on powiedział, że tolerancja przysługuje postępowej lewicy, natomiast prawicy nie przysługuje tolerancja, tylko uwaga, co on rozumiał przez prawicę. On też przez prawicę rozumiał ustrój, który panuje w Związku Radzieckim. Tak. On, bo że to jest tak naprawdę taka, co to jest Związek Radziecki? Ta partia komunistyczna to są tak naprawdę nowa burżuazja, która tych robotników zmusza do pracy i ona uniemożliwia właśnie to oddawanie się seksualnym perwersjom. I dlatego to tu mi wolność, dlatego to jest ten kapitalizm, ten radziecki. I że jego też trzeba zwalczać. I uwaga, no on właśnie występował przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Związek Radziecki w PRL-u, między innymi powstały fajne książki na temat właśnie doktryny Marcusego, zwalczane naprawdę, które zwalczały tą doktrynę naprawdę na najwyższym poziomie. Jan Szewczyk między innymi, nie wiem czy pani profesor czytała tą książkę, o erozji rewolucja, krytyka myśli Herberta Marcusego. To on właśnie mówi, że to tak naprawdę to nie jest żadna rewolucja, co się działo w 1968 roku, tylko kontrrewolucja, bo tutaj była, że rewolucja seksualna, ale uwaga, w Związku Radzieckim w 1924 roku było tak zwane 12 przykazań seksualnych rewolucyjnego proletariatu. Gdy tam nie było słowa proletariat, klasa robotnicza, to ktoś pomyślał, że to jakiś ksiądz pisał, takie tam były zasady. Więc my powinniśmy właśnie zmierzać do tego, żeby dążyć do tego komunizmu prawidłowego, marksistowsko-leninowskiego, taki jaki u nas najlepiej budował Gomułka, potem trochę Gierek to spieprzył, ale potem był Jaruzelski, który to naprawiał. I jeśli właśnie jeżeli chodzi o Jaruzelskiego i Unię Europejską, stan wojenny, przed czym nas bronił? Bronił nas przed między innymi tym, żeby zbudować jedno wielkie trockistowskie państwo, które miało sięgać aż po cieśninę Beringa. Tak to było właśnie. Więc, dobra, to tyle. Ja tylko w dwóch zdaniach. Proszę pana, przede wszystkim, jeżeli dotykam jakiegoś tematu, to zawsze mówię z jakiego punktu widzenia. Ja w tym momencie tutaj punkt widzenia państwu usiłowałam zaprezentować cywilizacyjny czy cywilizacyjno-kulturowy. Widzenia prawicy tutaj mogą być, widzenie prawicy może być bardzo różnorodne, o czym świadczy choćby ten podział klasyczna, umiarkowana, czy centroprawica i ta skrajna. I tutaj szalenie trudno się zorientować, o co naprawdę chodzi. Jeżeli powiedziałam o filozofii człowieka, chrześcijańskiej filozofii człowieka, jeśli powiedziałam o chrześcijańskich wartościach w ujęciu takim, jak to prezentuje na przykład ksiądz profesor Tadeusz Lipko w swoich znakomitych pracach dotyczących aksjologii moralnej, to ja nie aspirowałam i nie aspiruję do tego, aby przechodzić jednocześnie i ujmować jednocześnie politologicznie czy w sposób czysto polityczny tę scenę cywilizacyjną, o której mówię. I przede wszystkim tutaj nie ma i nie było apologii Rosji, tylko jest przekaz taki, że jeśli ja mówię o LGBT i jeśli ja mówię o LGBT choir i jeśli mówię o transgenderze, właśnie o czynieniu z ludzi inwalidów, to nie mam takiego zakazu w sumieniu moim, żeby nie powiedzieć, że gdzie indziej jest inaczej. I
mój nauczycielski obowiązek jest taki, żeby powiedzieć, gdzie jest inaczej. Mój nauczycielski obowiązek jest taki, żeby wskazać, czy mamy takie silne państwo, które jest w stanie obronić chrześcijaństwo. I właśnie powiedziałam, niestety dobrze o tym państwie nie wolno mówić. Tu nie było nigdy w Klubie Myśli Polskiej apologii, bezmyślnej apologii Rosji. Ale jeżeli mam czynić tego typu analizy, to muszę powiedzieć, że gdzieś to jest zakazane, że gdzieś tego nie wolno czynić i to na gruncie prawa. Nie na gruncie wyłącznie upomnień patriarchy Wszechrusi Cyryla, który do swoich miernych mówi, ale takie jest prawo. I takiego prawa ja nigdzie indziej nie mam. To jest po pierwsze, a po drugie, jeśli Rosja odbudowuje i przechodzimy tu do geopolityki, wpływy Związku Radzieckiego, czy ten obszar Związku Radzieckiego, to już jest zupełnie inna perspektywa. Ja się pytam, jaką cywilizację ona chce rozwijać na tym gruncie? I w ramach BRICS-u, czy ona narzuca komukolwiek cokolwiek? Dlatego tutaj, panie doktorze, taka szansa niewykorzystana, między innymi przez korwinowców, czy przez Konfederację, czy przez pana Mencena, który się skoncentrował i ma bzika na punkcie podatków. Przecież BRICS jest właśnie taką formą współpracy gospodarczej, ekonomicznej, gdzie nikt nikomu niczego nie narzuca. Ani Rosja swojego prawosławia, ani Chiny, bo są komunistyczną przecież, jakby nie było, tutaj formacją na poziomie, prawda, podmiotów międzynarodowych, a nie Chiny swojego komunizmu. I tu jest przyszłość i mówmy o takiej przyszłości. Możliwe, że jeszcze jakaś inna się wytworzy. A więc tyle w odpowiedzi. Dziękuję. Ja tylko chciałbym wrócić może do tematu, czy ten podział ma sens, bo myślę, że to jest też istotne z bardzo praktycznego jakby punktu widzenia. Ja będę tu optował, może powiem bardzo tak skrótowo, że nie ma sensu. Ja pamiętam, Państwu też tutaj była wspomniana nasze spotkanie w końcu lat 90. No to chcę przypomnieć, że Mateusz tam mówiłeś za prawicę taką skrajną, a ja jako wojujący wtedy z systemem ekolog robiłem za lewicę, prawda? To pokazuje po raz kolejny, tu mógłbym tych paradoksów może powiem tylko jeszcze kilka rzeczy, no też moralność, pytanie, tu przypomnę dwie postaci. No był taki prekursor Markuzego, jeśli chodzi o moralność seksualną, już trochę bardziej radykalny w czasie rewolucji francuskiej, czyli Marquis de Sade, który jest uważany za taką osobę, której idee się spełniły właśnie już grubo, ale też trzeba przypomnieć, był prześladowany przez wszystkich, prawda? Z więzienia do więzienia, no niektórzy mówią, że właśnie kto na sali, że no i słusznie, ale nie można mu odmówić, powiedzielibyśmy, ideowości, bo się upierał przy swoim, pisał i tak dalej. No ale był też Talleyrand, prawda, który twierdził, że takiego życia pod względem też jakiejś rozwiązłości jak przed rewolucją, to już nigdy nie zaznał potem, prawda. Więc to też, mówię tutaj, bym tego tak nie... A z kolei na przykład wielki językoznawca Stalin zakazał aborcji prawnie, prawda? Przecież to jest wspaniałe opowiadanie, znaczy opowiadanie, pamiętniki Tyrmanda, kiedy on, nasz prawicowiec Tyrmand, załatwiał aborcję w czasach stalinowskich, która była wtedy zakazana. Myślę, że dlatego mówię, że ten podział uważam, że z czego on wynika, też mi się wydaje, trochę nie mówiliśmy tutaj o demokracji, prawda? Że to się zaczęło od... Mniej więcej właśnie z demokracją, że ludzie masowi, którzy wtedy weszli jakby na scenę dziejów, no potrzebują jakiejś identyfikacji. No trudno jest powiedzieć, że walczymy o to, żeby nam było lepiej, a wam gorzej, prawda? Więc to są takie dla mnie fałszywe, często jakbym tu się posłużył językiem Pareto, derywacje. Podczas gdy rezydua tak naprawdę pozostają te same, czyli władza, pieniądze, o to walczymy. A udajemy, że walczymy w interesie mas pracujących, a my w interesie wolności, wzrostu gospodarczego i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to z tym się też wiąże. Tak naprawdę decydują, też myślę, że patrząc nawet dzisiaj,
prawda, Putin. Czy Putin jest lewicowcem, czy prawicowcem? Trudno by powiedzieć, prawda? Myślę, że z punktu widzenia Rosji jest w miarę dobrym władcą, który, nie wiem, zachowuje te takie... I znowu nie powiedziałbym moralność, tylko wartości, tylko bym się odwołał do pojęcia cnót, prawda, tych takich ze starożytności, czyli umiar, sprawiedliwość, roztropność, męstwo. To były cztery cnoty kardynalne. Czy nie byłoby sensowne właśnie jakby dążyć do tego, żeby do tego powrócić? Też prawda jest taką wartością, prawda? Dlatego Mateusz może rozmawiać z Korwinem, bo obaj jesteście zainteresowani właśnie prawdą, a nie tym, żeby oszukać jeden drugiego, czy sobie załatwić. Wydaje mi się, że to jest istotne. No i mówię, uważam, że te podziały są sztucznie dzisiaj często nakręcane i one są jakby... Z punktu widzenia nas, którzy no, sprzeciwiamy się globalizmowi, nie chcemy dostawać nie wiem, szkodliwych zastrzyków, czyli nas tu wykańczali, nie chcemy cenzury, takich rzeczy, no uważam, że powinniśmy się tych podziałów właśnie wystrzegać i od nich odchodzić, naprawdę wracać do takich cnót tradycyjnych, jeszcze nawet nie tylko chrześcijańskich też, ale i starożytnych. I że to jest, no i też mówię, wiadomo, no walczyć z tym ogłupieniem, bo masy dlatego się to nabierają, że mówię, no, mamy do czynienia z powtórnym analfabetyzmem, z ludźmi, którzy bardzo chcą mieć rację, ale nie potrafią dyskutować, bo nie są do tego przygotowani. To taki mój, przepraszam, krótki komentarz. Kilku zdania, jeśli można. Olaf, ty doskonale wiesz, lepiej niż wiele z nas, osób tu zgromadzonych, że były takie momenty przełomowe moim zdaniem. Pierwszy z nich to lockdowny i protesty przeciwko lockdownom, kiedy w istocie to, o czym myśmy kiedyś rozmawiali, jak mówiłeś dawno temu, w latach 90. się ziściło. To znaczy te protesty gromadziły ludzi, którzy kiedyś, dawno temu sami wkładać potrafili się do szufladki albo zdecydowanej twardej lewicy, albo zdecydowanej twardej prawicy. To są momenty, w których my się mobilizujemy, w których te podziały rzeczywiście coraz mniejsze, coraz mniej istotne znaczenie mają. Nie tylko u nas, ale jak popatrzymy na protesty w Niemczech, w Czechach, prawda? W bardzo różnych krajach. Tam w ogóle ten podział nie ma żadnego już kompletnie znaczenia. Podobnie jak w przypadku teraz dyskusji dotyczących wojny, tak? Czy tego, co się dzieje z jednej strony za naszą południowo-wschodnią granicą. Też tutaj widzimy, że ten podział nie ma znaczenia. No i też to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ja ostatnio zauważyłem, że z jednej strony mamy no, neofaszystów, niektórzy powiedzą, czy postfaszystów, jak Fiore, Roberto Fiore, z którym nie tak dawno wywiad przeprowadzałem we Włoszech, a z drugiej no, komunistów, zdeklarowanych komunistów, którzy ramię w ramię protestują przeciwko temu, co się dzieje w Strefie Gazy. Kolejny przykład i te przykłady moglibyśmy mnożyć i mnożyć, prawda? I to jest dowód, też ta sala jest dowodem, bo ja widzę na tej sali, przecież się znamy z wieloma z tu zgromadzonych, widzę i przedstawicieli niedawno zarejestrowanego polskiego ruchu lewicowego. Widzę też, że są osoby, które no, bliskie były różnym koncepcjom socjalistycznym, tym kojarzonym właśnie z lewą stroną, więc już normalnie rozmawiamy. Normalnie rozmawiamy, dyskutujemy, myślę, że wszyscy cieszymy się z tego, że kluby myśli polskiej mogą być takim właśnie forum, gdzie spotkania bez żadnej kompletnie cenzury, bez żadnej kompletnie poprawności, realne, demokratyczne forum wymiany myśli może sobie funkcjonować. Dziękuję. Proszę. Ja uważam, no tak jest, że po prostu prawica i lewica są to po prostu takie ideologie, które przechodzą rozmaite ewolucje na przestrzeni czasu. Chciałbym prosić o scharakteryzowanie w tej chwili z punktu widzenia praktycznego nasze partie, które po prostu prowadzą nas w jakieś nieznane strony i co nam z tego w związku z tym grozi, bo nie były poruszane tutaj sprawy takie właśnie jak te bardziej takie przyziemne, które nam bardzo zagrażają, jeżeli chodzi o szczepienia, jeżeli chodzi o WHO, jeżeli chodzi o po prostu o
Panie Mateuszu, proszę, to może dla pana... Nie, może pani bywać do mnie? Nowych wojen, panie, rzadko pan bywa w Krakowie, proszę. Po prostu do nieszczęścia, do wojen, do zagłady, może nawet ludzkości. I te partie, one po prostu właściwie są jakieś nieokreślone. Jakieś walka tylko taka o stołki, o pieniądze, o nie ma po prostu spójnych spraw, które by miały łączyć wszystkich po prostu dla dobra Polski, odróżnienia dobra od zła. Jeżeli chodzi o jeszcze o Rosję, to uważam, że Rosja bardzo pozytywną rolę odgrywa w tej chwili i wojna skończy się w ten czas, kiedy Rosja podejdzie pod polską granicę, bo wtedy będzie zniszczony właśnie ten faszyzm, banderowcy, tam zagrażające różne po prostu patologie, które są jakieś nieludzkie i niszczące po prostu ludzi. To może bardzo... Ja mogę bardzo krótko. Tak, jeśli... krótko. Właściwie tak trochę ad vocem tego pytania, stwierdzenia, które pan na początku wygłosił dotyczące klasyfikacji, jak rozumiem, tak jakbyśmy mogli określić te partie, które są obecne gdzieś tam w polskim parlamencie. Większość z nich określa się w taki sposób, że no, przyznaje się do takiego czy innego liberalizmu. Prawda? A ja teraz chcę tutaj być przez chwilę adwokatem diabła. Z inspiracji nie ukrywam profesora, nieżyjącego już profesora Andrzeja Walickiego, który uznawał się za liberała. Pamiętam, że takie jedne z ostatnich rozmów z nim, kiedy on już był właściwie na łożu śmieci, udało mu się odbyć. I profesor Walicki, tak, taki klasyczny liberał, bo on przez całe życie był konsekwentny pod tym względem, powiedział wtedy jedną rzecz, że jest przerażony tym, co robią dzisiaj ci, którzy powołują się na tą ulubioną doktrynę, czyli na liberalizm. Mitem jest kompletnym, jak państwo mówią, że są formacje liberalne, czy liberalne w takiej, czy w innej sferze. Liberalizm, myśmy mieli w latach jeszcze 90. faktycznie. Starsze osoby pamiętają, jak w latach 90. wyglądała w Polsce, tak, tutaj też u nas w Polsce, kwestia wolności słowa w porównaniu z tym, jak wygląda ona dzisiaj. Jak wyglądała na dzisiaj, nawet w 90. latach. Tych właśnie liberalnych. Tak, był dyktat Gazety Wyborczej, uznawanej za alfę i omegę, za najwyższy autorytet, ale z drugiej strony, no cóż, nie zamykano nikogo do więzień za słowo. Nie blokowano, nie wiem, papierów wtedy, bo jeszcze internetu nie było, a dzisiaj się blokuje strony internetowe, choćby Myśli Polskiej. Nie objęło takich rzeczy, zwróćmy uwagę. Jeszcze wrócam jednej rzeczy, która, stwierdzenia, które tutaj wcześniej padło, dotyczące kwestii konserwatyzmu, bądź braku konserwatyzmu państw o ustroju komunistycznym, czy tych postkomunistycznych. Ja chciałem tylko odesłać, polecić. Nie wiem, czy nie w jednym z numerów Myśli Polskiej, które tutaj na sali są dostępne, jest wywiad, który miałem okazję przeprowadzić z Konstantinem von Hofmeisterem, niemieckim dziennikarzem, politologiem, który właśnie mówi rzecz na pierwszy rzut ucha paradoksalną i oka, że to NRD było tym państwem konserwatywnym konsekwentnie w porównaniu z RFN-em, szczególnie po roku 68, o którym pani profesor dzisiaj mówiła, po tej rewolucji, która przecież tam w Niemczech Zachodnich miała jedno ze swoich epicentrów poza Paryżem w Europie właśnie Zachodniej. To tyle dygresji. Ten wywiad jest na YouTubie, tak samo. Jest też na YouTubie, tak. Ja chciałam państwu zadać jedno pytanie, bo w tej chwili mówimy o stanie dzisiejszym. A przecież nasz świat cywilizacji Zachodu w tej chwili się zmienia poprzez rozrodczość islamską i naszych tutaj masowych przybyszy do Europy. Ciekawe, jak będą wyglądały te nasze podziały partyjne, czy funkcjonowanie tych społeczności,
kiedy we wszystkich, bo tak mamy do czynienia, prawda, już w tej chwili we Francji, kiedy przewaga tych ludzi, którzy przybyli z zupełnie innych kręgów kulturowych, zacznie być już widoczna. Ja może tutaj się posłużę przykładem, który mnie do tego pytania skłonił. W tym roku we Francji zauważyłam, że przestały nagusy latać na publicznych plażach, czyli porozbierane panie bardzo. No i zapytałam moich francuskich znajomych, co to się nagle stało, że tutaj właśnie tak mało tych dekoltów bez staniczków i tak dalej. Powiedzieli, społeczność islamska wymogła, aby na plażach publicznych we Francji nie było obnażania, ponieważ ich dzieci, ich kobiety się demoralizują. I jak Państwo widzą, to jest to wycofanie się norm naszych, bo to, co nazwano wtedy prawicą, prawda, kojarzone z jakimś tam konserwatyzmem, że coś zeszło już tak dalece na psy i tak już się zdeprecjonowało, a ponieważ świat nie zna pustki, w to miejsce zaczynają wchodzić normy, które dotyczą nam już tutaj zupełnie inne. I tak będzie wyglądała przyszłość bardzo wielu krajów Europy Zachodniej, a być może, jeżeli tutaj się pewne ruchy dokonają poprzez nowy rząd i wpuszczenie tutaj kolejnych fal i u nas. Dziękuję. Nie wiem, czy to było pytanie, czy raczej refleksja. Ja mogę zarekomendować tekst tak, tylko z myśli polskiej. Właśnie. Jest na sali, pewnie jest, bo widziałem wcześniej nasz publicysta Karol Dwonik. Jest Karol, właśnie z tyłu, nie widziałem. I polecam twój znakomity tekst na portalu Myśl Polska Info w kontekście tego, co pani doktor powiedziała na temat właśnie sytuacji takich jak ta z imigrantami, z wartościami, które niosą ze sobą te społeczności imigranckie. Karol napisał świetny tekst o Wildersie, Hercie Wildersie i tym, że niektórym tak bardzo się podobał Hert Wilders w Holandii, a tak naprawdę, chociaż tam głównie piszesz na temat jego stosunku wobec wydarzeń na Bliskim Wschodzie obecnych, no ale warto też dodać, że Hert Wilders chyba się nie pomylał, jeśli tak to mnie sprostujesz, że Hert Wilders też głosi postawą antyimigrancką z pozycji antytradycjonalistycznych i antykonserwatywnych. Wcześniej Pim Fortuyn to robił, prawda? Właśnie w Holandii, w wielu innych krajach. Czyli krótko mówiąc, antyimigranckie partie uznawane za skrajną prawicę, to jest paradoks, znów mówiący nam o nieaktualności tych szufladek, posługują się dzisiaj tęczową retoryką przeciwko imigracji tej z krajów islamskich, która z kolei ta imigracja niesie owe wartości tradycyjne czy konserwatywne, jakkolwiek ich nie nazwiemy. Jeden z ogromnych paradoksów. Tak? Ja może jeszcze tylko dodam, pani doktor, że możemy tylko ubolewać, że to tak zwane centrum, i byłaby to centroprawica, czyli Hadecja osławiona, zwłaszcza w Niemczech. Widzimy, co się dzieje z kościołem katolickim i widzimy, jakie inspiracje z kościoła katolickiego poszły w stronę Watykanu i Ojca Świętego papieża Franciszka, który ostatnio, prawda, powiedział, co powiedział o tym błogosławieństwie dla par homoseksualnych. A więc to świadczy, to czego świadkiem była pani doktor we Francji, to świadczy właśnie o tym, jak słaba jest centroprawica. Tymczasem bardzo często obserwujemy coś takiego, nie tylko w Polsce, ale również oczywiście na zachodzie Europy, że przed wyborami uciekają te skrajne, panie Mateuszu, w stronę centroprawicy, jak to zrobiła Konfederacja, że tracą to swoje oblicze, tę swoją tożsamość, no i mamy problem. Mamy problem taki, że od upadku całkowitego moralnego, który Stany Zjednoczone narzucają Zachodowi, a chciały całemu światu, będą nas bronić muzułmanie, a do tego nie powinno dojść. I to jest problem dla nas wszystkich, którzy zajmujemy się przyszłością Polski i przyszłością Europy. Żebyśmy się sami umieli obronić, a więc niezgoda na tolerancję dla wszystkiego i dla wszystkich, takie złote, piękne hasło, i przede wszystkim dyktatura relatywizmu. Ten relatywizm, czyli nie ma prawdy, nie ma dobra, bo wszystko jest ze względu na coś lub na kogoś, prawda? Może być dobre albo złe. To ostrzeżenie, czerwone światła, to o czym pani doktor mówi. Dziękuję. Dziękuję.
chciałbym skorzystać z tego pytania pani doktor Lucyny i jednocześnie pani profesor i nawiązać, może inaczej, zwerbalizować pewną wątpliwość, nie po to, że ona we mnie mieszka, tylko żeby znaleźć jeszcze mocniejsze argumenty na to, co wypowiem w tej chwili, a będzie trochę bluźnierczo brzmieć. Mianowicie, tak jak popatrzymy nawet na salę i na życie parlamentarne, to jednak jesteśmy więcej w generacji schodzącej niż trwająco wschodzącej. I w związku z tym myślimy mianowicie cały czas trochę jakby na zasadzie obronności, prawda, pewnych wartości, modeli, tradycji i tak dalej, które były i które nie mają prawa kruszyć, nie mają prawa ewoluować, nie mają prawa, jak to się mówi, być zmienne, plastyczne. I to powoduje mianowicie, że jakby zawiązujemy primo, na przykład Watykanowi, prawda, usta, mówiąc, że nie ma prawa, jak to się mówi, wypowiadać się, prawda, na temat pewnych zmiennych postaw, już tak powiem, w skali globalnej, również w wymiarze aksjologicznym. Ale również po prostu, jak to się mówi, w życiu politycznym, prawda, nie widzimy możliwości, że ani prawa strona, ani lewa na dzień dzisiejszy jakby już nie odpowiada, powiedzmy sobie, pewnemu trendowi. I teraz zwróćmy uwagę, że młoda generacja zupełnie, że tak powiem, odbiega od swoich ojców i dziadków, prawda, sposobem myślenia, funkcjonowania i tak dalej. I teraz po prostu, na ile na przykład, prawda, owe wartości, prawda, moralne, powiedzmy sobie, mają prawo bycia w państwie, które cały czas ewoluuje i pojawiają się nowe generacje inaczej myślące. Innymi słowy, na ile na przykład w Polsce episkopat ma prawo, uprawnienia, żeby mówić, prawda, co obywatele w 100% mają, że tak powiem, przyjąć za, że tak powiem, dobro. Co wolno i nie wolno. Czy LGBT ma prawo, jak to się mówi, do tych małych praw, czy nie ma praw? Czy ekolodzy, powiedzmy sobie, nie są zbyt skrajni? I tak dalej. Nawet zmiana płci, prawda? To są po prostu pewne tendencje, które mieszkają w ludziach i oni mają prawo do wolności. Tak samo jak ktoś ma prawo, jak to się mówi, do picia wódki, czy nawet powiedzmy sobie do skrętu, jakiej marihuany, prawda? Jeżeli to nie prowadzi do degradacji, to się w skali jakiejś bardzo dużej masowej. Więc chodzi o to, że i dobro, ale też powiedzmy sobie odejście od jakiegoś klasycznego, prawda, dobra, które uważamy za złe, no tak samo po prostu kwitnie. I chodzi mi o to, na ile państwo ma prawo wchodzić w życie obywatela tak głęboko, żeby mówić, prawda, że on nie ma prawa do in vitro, że nie ma prawa do prezerwatyw, że nie ma do tego, nie ma, nie? I o to mi chodzi. Chciałbym usłyszeć argumentację, dlaczego, prawda, ma być jak było i nie pozwalamy, żeby było inaczej, chociaż i tak będzie inaczej. Dziękuję. Ale tu chyba nie o to chodzi, że wszyscy mają prawo do wszystkiego, bo albo przyjmiemy, że społeczeństwo ukształtowane, funkcjonujące na gruncie jakiejś cywilizacji zmienia gwałtownie wartości, do których się odwołuje, albo nie zmienia. Więc musimy przyjąć jakieś stałe dane. I ja mówiłam, że jeśli chcemy się nazwać prawicą, a zwłaszcza konserwatywną prawicą, to musimy przyjąć jakieś stałe dane, które za 100 lat będą również ważne i aktualne, a więc konkretna wizja człowieka i zestaw wartości, zwłaszcza wartości moralnych, ale również poznawczych, epistemiologicznych, że nie będziemy mówić, że to jest nieprawdą. Zobaczmy, co się dzieje, jakie rozdwojenie, gdy idzie o sytuację polityczną. A co dopiero mówić o tej metafizyczno-istotowo-egzystencjalnej, czyli człowiek, do czego ma prawo? No, jeżeli jeszcze dodatkowo przyjmiemy, że oprócz pewnego kanonu wartości moralnych i wizji człowieka, którą większość popiera, czy też uważa za swoje, mamy jeszcze do czynienia z mechanizmem demokracji. A więc albo, jeśli mniejszość chce in vitro w społeczeństwie, no to proszę bardzo, to nie mamy demokracji.
Mamy zaburzenie i to jakie, nie tylko aksjologiczne, ale mamy zaburzenie społeczne i instytucjonalne, bo się okazuje, że dla mniejszości w imię demokracji ustalane są jakieś prawa. Tutaj bardzo trudno jest rozmawiać na ten temat, proszę pana, jeżeli nie przyjmiemy za punkt wyjścia wizji człowieka, jego miejsca w społeczeństwie i również pewnych naturalnych skłonności do wchodzenia w relacje ze wspólnotą, o czym mówił tutaj pan doktor, i dlatego może się czasem łączyć skrajna prawica ze skrajną lewicą, gdy idzie o pojęcie wspólnotowości, zwłaszcza narodowej, i przyjąwszy pewne wartości za stałe dane, nie zmieniamy ich dlatego, że się nowa generacja pojawia, bo ona operuje smartfonem. Ale mnie to nie interesuje, czy ona operuje smartfonem, czy jeszcze liczydłem, tylko mnie interesuje to jako badacza cywilizacji, czy on zmienił system wartości, czy on jest osadzony już w nowych wartościach, nazwijmy to tej partii Davos, która mówi o nowym, idealnym społeczeństwie, depopulacji 3/4 ludzkości, prawda, w imię tego, abyśmy żyli w jakimś niesamowitym, idealnym raju, gdzie człowiek osiągnie nieśmiertelność. Utopia, konkretna utopia, prawda? Kolejna konkretna utopia. Nas interesuje to, żeby dla zachowania pewnej ciągłości wspólnotowej, ale także personalnej, personalistycznej, abyśmy przyjmowali, wciąż sobie przypominali, do jakich wartości się odwołujemy. I jeśli chodzi o in vitro na przykład, no to dla mnie jako konserwatysty, katolika, jest to głosem bardzo ważnym i decydującym stanowisko kongregacji do spraw wiary, czy ewentualnie potwierdzające to stanowisko głos episkopatu. I tyle. Jeżeli ktoś chce się identyfikować z takim widzeniem, to niech się identyfikuje i niech nie zmienia. Niech nie zmienia swego poglądu na te wartości. Bo właśnie o co chodzi? Chodzi o to, żeby ta zmienność stała się stałą daną. Proszę zauważyć, jaki jest tu paradoks. Zmieniamy, bo mamy nowe pokolenie, które nie rozumie. A gdzie byśmy byli, żeśmy temu pokoleniu nie przekazali tych wartości? Prawda? Gdzieśmy byli, nosiliśmy na rękach dziedzictwo kogo? Dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego, bo się mówiło dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego. Czyli co? Dziedzictwo czego? Traktatu lizbońskiego, bez którego Europa by nie była taka, jaka jest. To właśnie traktat lizboński pozwolił imigrantom, mniejszościom różnego rodzaju, prawda, nie będziemy ich tu bardzo źle nazywać, nie chciałam użyć słowa dewiantom, ale dało takie samo prawo traktat lizboński, jak posiada większość. Większość nie ma żadnej obrony, żadnej ochrony prawnej w traktacie lizbońskim. I nosiliśmy na rękach to dziedzictwo, dziedzictwo Hanuki. Kto wprowadził święto Hanuki w Polsce? W Pałacu Prezydenckim. Kto zapalił po raz pierwszy światła Hanuki? Wzięliśmy za swoje, nas, konserwatystów, narodowców, może nie wszystkich na szczęście, dziedzictwo tej wojny, którą chciał toczyć Lech Kaczyński poprzez Gruzję, prawda, i zaangażowanie w Gruzji z Rosją. To jest dziedzictwo. No, trzeba się trochę miarkować, trzeba wiedzieć, czyśmy nie zmienili w międzyczasie, mówiąc, a może były naciski na Lecha Kaczyńskiego, czyśmy nie zmienili właśnie systemu wartości. Ano zmieniliśmy ze względu na osobę, którą pokochaliśmy. Zmieniliśmy wartości, bo nie miało prawa być głosowania za traktatem lizbońskim w Polsce takiego, jakie było w polskim Sejmie. I darowaliśmy, odpuściliśmy, odpuszczamy. Będziemy tak samo potraktowani przez historię jak zachodnia Europa, jeżeli się nie opamiętamy i nie ockniemy. Albo zmieniamy z roku na rok wartości raz takie, albo jesteśmy wierni. Wierny to znaczy czynię wszystko, aby one były realizowane, a nie tylko tak, że się z nimi fotografuję, prawda? Dziękuję. Czy to nie jest totalitaryzm? Ale nie. To nie jest. Dyskusji po dyskusji. Proszę pana, totalitaryzm jest próbą ukształtowania nowego człowieka bez właściwości.
bez właściwości, bez płci, bez rasy, bez narodowości. To jest nowy totalitaryzm, który partia Davos chce narzucić, narzuciła już Zachodowi i na szczęście nie narzuci całemu światu, bo się pokazała linia, przez którą nie może przejść ta propaganda. To nie jest totalitaryzm. Może jeszcze dwa słowa. Tak? Pan poruszył niezwykle istotny problem w moim przekonaniu. Też się nad tym bardzo często zastanawiam, bo chodzi też o te granice ingerencji państwa i prawa w pewne sfery, które ja nie ukrywam, bardzo często uznaję za sferę życia albo niepublicznego, delikatnie mówiąc, prywatnego, intymnego nawet. I ja, to jest mój osobisty pogląd, raczej skłaniam się ku temu, by w nie ingerować w sensie aparatu państwowego i przepisów prawa. Często chyba idziemy tutaj zbyt daleko i to jest też przeciwskuteczne. Czytajmy Gramsciego. Dzisiaj pani profesor mówiła o Antonio Gramsci. On przecież pisze o tym wszystkim. I europejska nowa prawica, paradoks, prawda, też rekomenduje czytanie Gramsciego. Gramsci pisze o metapolityce w istocie, o oddziaływaniu metapolitycznym. I to jest chyba najskuteczniejsze oddziaływanie. To znaczy, jeśli powiedzmy obóz tradycjonalistyczny, konserwatywny będzie w stanie w atrakcyjnej formie przekonywać do tego, że tak, to jest właśnie nowy trend, będziecie modni, będziecie na czasie, jeśli będziecie tradycjonalistami, jeśli będziecie prowadzili tradycyjne życie rodzinne i tak dalej, to to zadziała. W pewnym okresie niektóre państwa, takie jak Szwecja, paradoksalnie Szwecja, choć wynik był zniekształcony w wyniku napływu imigrantów, no ale jednak przeprowadzono też tam badania, to było w latach 90. i Szwedzi zrobili taką kampanię, niezłą całkiem, kampanię PR-ową na rzecz zakładania rodzin przez osoby młode. Problem demograficzny, jak wszędzie, i podziałało. Później z tego zrezygnowano. No i tak jak mówię, załatano dziurę demograficzną imigrantami pozaeuropejskimi, ale okazuje się, że na miękko, bez przepisów prawnych, można czasami na tym poziomie metapolitycznym zrobić dużo więcej niż na poziomie twardych zakazów czy nakazów. No to moja opinia na ten temat, ale debata na ten temat jest niezwykle istotna zawsze, także świetne pytanie. Nie, przepraszam Państwa, musimy już kończyć w tym momencie. Nie ma tutaj, nie mamy tu sali nielimitowanej. Już jest po ósmej, więc musimy niestety jest problem, jest problem tego totalitaryzmu, prawda? Wtedy on się tworzy, gdybyśmy z naszej tradycji, naszej cywilizacji utworzyli taką ideologię, która służy jednocześnie tym pozytywnym akcentem. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.